Szczytnej uroczyście otwarto remizę strażacką oraz przekazano samochód pożarniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Pierwszy etap może remizy wybudowanej ze środków gminnych i z czynu społecznego mieszkańców i nie tylko, bo tutaj trzeba powiedzieć, że ogromne zaangażowanie było ze strony firm budowlanych, firm usługowych, które wszystkie roboty wykonywały w czynie społecznym, nie biorąc za to żadnych pieniędzy. Natomiast gmina zobowiązała się do zakupu materiałów budowlanych i ten materiał został zakupiony, przekazany firmom, firmy wbudowywały. Natomiast jeżeli chodzi o samochód, samochód został zakupiony ze środków gminnych i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w relacjach 50% my i 50% Wojewódzki Fundusz. Ochotnicza Straż Pożarna w Szczytnej liczy w tej chwili 42 członków i z tej grupy 42 osób została wyodrębniona grupa ratowników w ilości 20 osób i oni tylko biorą udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Mamy w tej chwili dwa średnie samochody pożarnicze i dwa samochody doradnictwa drogowego wyposażone w sprzęt Holmatrą. Są to narzędzia do rozpierania i cięcia blach samochodowych. Ostatni nabytek nasz, który właśnie dzisiaj był poświęcony, to jest lekki samochód pożarniczy Iveco. Będzie służył do wyjazdu do wypadków drogowych, ale też ma zbiornik wodny 1000 litrów, także można i małe tam ogniska pożarowe też likwidować. Gmina ma już również pomysł na zagospodarowanie starego budynku remizy. Tutaj mamy dokumentację techniczną na cały budynek zrobioną przez pana inżyniera architekta Zbigniewa Cisłę, która przewiduje wykorzystanie pomieszczeń dla celów socjalnych, celów rekreacyjnych, dla strażaków, świetlica, czyli wszystkie pomieszczenia, które zostały odzyskane po starych garażach, będą wyremontowane i w oparciu o posiadaną dokumentację dostosowane do nowej funkcji.